1 maja 2011 roku obowiązki kierownika PCPR-u zacisnęłam się zupełnie z najwyższą starannością i wszelkie działania podejmowane były przede wszystkim w dobrej wierze i miały na celu dobro jednostki, którą kierowałam. Być może popełniałam też błędy, do niektórych z nich przyznaję się i zobowiązuję się do naprawienia ich skutków w miarę moich możliwości i wymagam przełożonych. W chwili obecnej w PCPR prowadzone są różne kontrole mające na celu wykazanie ewentualnych nieprawidłowości. Po ich zakończeniu odniosę się do wszelkich uwag i zastrzeżeń. Nie ma mojej zgody na ferowanie wyroków i prowadzenie medialnej nagonki wobec PCPR-u, mnie i mojej rodziny. Mając na względzie dobro zarówno jednostki, którą kieruję, jak i mojej rodziny, w zaistniałej sytuacji podjęłam decyzję o oddaniu się do dyspozycji pani starosty. Ufam, że pani starosta po dogłębnym zapoznaniu się z wynikami kontroli i dokonaniu szczegółowej oceny mojej pracy podejmie właściwą decyzję. Pragnę również oświadczyć, że z powodu systematycznego nękania mojej osoby i mojej rodziny poprzez publikacje prasowe i internetowe oraz bezpośredni atak fizyczny na nas, który miał miejsce 1 kwietnia 2012 roku, jestem już u kresu wytrzymałości psychicznej i fizycznej. W związku z tym nie czuję się na siłach, by uczestniczyć w dalszej części sesji, proszę Państwa, o porozumiewać się z